Punkt pierwszy. Projekt. Proszę. Projekt komisji uchwały, projekt uchwały Komisji Dziedzictwa i Promocji Sprawiedliwości zadań. Projekt uchwały numer 1. Punkt 3. Na 2013 rok. Proszę. Ponieważ w zadaniach priorytetowych od punktu 10 organizacji imprez kulturalnych zostały pieniążki, komisja postanowiła rozszerzyć to zadanie o zadanie i umowę spotkanie ze sztuką. Dotyczyć to będzie imprezy dla dzieci, dla najbiedniejszych wskazanych przez MOP. Jest tych dzieci około 120 według wstępnej listy z MOP. I tymi będą zrobić takie spotkanie mikołajowe z paczkami, z konkursami, z przedstawieniem, żeby z pieniążki wykorzystać. Nie przepadnie. Jaka to jest kwota? 5000. A gdzie to spotkanie? Spotkanie by było w Domu Kultury. Tam by było przedstawienie, wykonanie teatru. No na razie Iwona rozmawiała z panią Dębnikowską, jaka by to była sztuka. I były paczki zorganizowane dla tych dzieci, konkursy, taką imprezę mikołajkową w tej zasadzie, żeby te dzieci też dostały. To są środki, które pozostawały po dzieci to po prostu 20, ile się uda. Mocno musi być tak, że przyjdzie lista, musi być potwierdzenie przez rodziców, że wyrażam zgodę na opublikowanie nazwiska dziecka, żeby odczytać dziecko, które przyjdzie po karty, więc mamy mało czasu na to. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pieniędzy, które pozostały z imprez trójmiarowych, tak, będzie organizowana tylko jedna impreza. Tak. To znaczy tych imprez było kilka i zostało z tych pozostałych. Nie, ale z pozostałych. W tych samych środkach. No to o to mi tylko chodzi. Dobrze, ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie. No na razie tak przyjmujemy, że 21. Proszę Państwa, czasu jest mało, dlatego że zarządzenie prezydenta nacji, to jeżeli podejmiemy dzisiaj uchwałę, to nacji to na przyszły tydzień będzie w samym końcu roku, w okresie rozliczenia prawdopodobnie do 20 grudnia będziemy. No prześwięt, w okresie między przedświętami będzie musiało się odbyć. Pieniądze są u realizatora, czyli dysponentem jest Dom Kultury, tylko musi być nazwane zadanie. Tylko zadanie, musi być nazwa zadania. Zmienia się zakres rzeczowy zadania. Czyli jeżeli tego nie wykorzystamy, to pieniądze słowo nie przepadną, bo tych pieniędzy nikt nie ukradnie, to nie wydamy, na nie będzie zainteresowane. Dobrze, żeby to się stało na terenie dzielnicy. Tak, bo te dzieci nieraz to naprawdę, które dzieci bardzo wierzą, które jedynym posiłkiem to jest ta darmowa zupa szkoła. Ale to... Skarżę. Ale proszę Państwa, zamkniemy naprawdę zapytanie. Ktoś jeszcze? Głosujemy. Proszę Państwa, ktoś Państwa za przyjęciem uchwały do punktu numer 1? 19 osób za. Dziękuję. Ktoś przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, za to przyjęło uchwałę do punktu numer 1. Proszę bardzo, ja mam taką prośbę, bo ja kiedyś prosiłem, składałem wniosek na sesji w pewnych wnioskach o przedstawienie ile środków zostaje nam na poszczególnych działach. Wtedy dostaliśmy wyliczenie, jeżeli chodzi o środki związane z zadaniami realizowanymi przez ZIKI. I ja jednoznacznie wtedy określiłem, że proszę o wszystkie środki. Wtedy nikt nie podał i nie przedstawił rozliczenia środków, jakie zostają między innymi na zadaniach realizowane przez Dom Kultury, a szczególnie zadania realizowane w ramach imprez plenerowych. Pan prosił o przyszły raz, żeby takie informacje były wcześniej przekazywane, a nie to, że my się dowiadujemy, rozumiem, że komisja wiedziała wcześniej, ale że radni dowiadują się trudno o tym, że zostają środki. Dziękuję. Tu jest o tyle, proszę Państwa, że generalnie wszyscy zakładaliśmy, że te środki zostaną wykorzystane. Okazuje się, że po każdej imprezie pozostawały jakieś spady. Dom Kultury dosyć późno przekazał informację o
pozostałych środkach. Znaczy na ostatnia impreza to były chyba Dożynki, to były w sierpniu. Na Dożynki wszystko. Ale nie, nie chodzi o to, czy wszystko poszło, tylko chodzi mi o to, że mówię, że ostatnia informacja...